śmierci była choroba wysokościowa. Więcej informacji w południe. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zrób sobie kraj w Radiu TOK FM. 21 minut po godzinie 11, program Zrób sobie kraj. W naszym studiu pani Lidia Kuczmierowska i pan Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na portalu Facebook, na profilu Radia TOK FM państwa komentarze, państwa pytanie. Rozmawiamy dziś o tym, w jaki sposób wygląda w Polsce sektor organizacji pozarządowych. Myśmy zakończyli pierwszą część naszej rozmowy dość zaskakującym zestawieniem 25 miliardów, to są te pieniądze, które... Jak rozumiem, trzeci sektor ma 25 miliardów, tak? Ma. A z drugiej strony otaczają nas co chwila taki nastrój zwątpienia, że nie wiem, w Europie Zachodniej ludzie są filantropami, a polskie społeczeństwo nie pomaga. Raz na jakiś czas na wielką orkiestrę świątecznej pomocy wrzuci do puszki, a później nic. A takie tam zachodnie, dojrzałe demokracje pomagają konsekwentnie i wspierają dobro publiczne w ten i w inny sposób. A tu dowiaduje się, że my nie wspieramy, ale 25 miliardów jest. Więc jak to wytłumaczyć? Pani Lidia Kuczmierowska. Faktem jest, że rzeczywiście spora część Polaków ogranicza swoją działalność filantropijną do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I w 2014 roku 66% Polaków deklarowało, że wsparło materialnie organizacje bądź też jakieś grupy nieformalne, ale z tych 66% właśnie 28% tylko i wyłącznie wsparło WOŚP tym jednorazowym datkiem w trakcie... Tak, Pawłowicz o faszyzmie akcji, i oni też o faszyzmie, bo oni przecież nie mogą się poddać Pawłowi. Odjąć te osoby, które tak jednorazowo nawet rzucają gdyby, do puszki, które... Ale o co chodzi? Chodzi o powtarzanie. Gdyby Pawłowicz powiedziała głupotę, to oni też musieliby tę głupotę niejako powtórzyć, bo to o to chodzi. To i ona, to i sąsiadka. Co u sąsiadce, to i u mnie. Bo sąsiadka do Bułgarii w ostatnich latach spadł. Jedynie. W 2013 roku deklarowało wspieranie materialne organizacji i innych takich społecznych ruchów 74%. Na Bułgarii jedynie. Tylko 66%. Może nie jest... Jest jakieś wytłumaczenie tego fenomenu? Czy to nie jest fenomen po prostu... Stajemy się coraz większymi indywidualistami. Nie obchodzi nas świat zewnętrzny, problemy innych. Na Bułgarii jedynie, bo sąsiadka pojechała do Bułgarii. Gdzie same winne, bo nie są dobrze rozpoznawane. Pojawiają się czasami w mediach też takie informacje, które Warszawa gada, proszę Państwa, ludzie, no niektórzy to jako ci imkciarze, mają za dużo pieniędzy. Nie wie, co to jest organizacja. Ale o co chodzi? Jak gdzieś jechać? To przecież do Bułgarii po co Mohelowa ma pojechać? Bułgaria jest prawosławna. Warszawa jest katolicka, to zapraszamy biegiem do Gdańska. I że można. Gdy klon Jawor ją opublikował, to nas bardzo mocno przeraziła. I rzeczywiście to pokazuje, że jakby te starania i w ogóle takie zaangażowanie ze strony fundacji i stowarzyszeń po to, żeby budować relacje z ludźmi, no są jak dotąd no mało skuteczne. I my też o tym dużo mówimy, o takim właśnie sensownym planowaniu, zarządzaniu, budżetach też z tego względu, że uważamy, że wtedy, kiedy organizacja ma pewną stabilność, ma pewną możliwość takiego długofalowego działania, wtedy też jest w stanie jakoś sensownie zaplanować swoje działania komunikacyjne. Inaczej, gdy my działamy w oparciu o taki właśnie tutaj taką spontaniczność, często my się skupiamy tylko na takich bardzo konkretnych rzeczach, właśnie na jakichś działaniach pomocowych, często nie starcza nam już przestrzeni i też pieniędzy na to, żeby być w kontakcie z ludźmi. A co to znaczy być w kontakcie z ludźmi? Są różne narzędzia i metody. Ja myślę, że to od podstawowych rzeczy. Okazuje się, że 1/3 organizacji pozarządowych w Polsce nie ma nawet strony internetowej w tej chwili, kiedy to jest właściwie już
nie powinno być żadną barierą. Natomiast kiedy myślimy o takich nowoczesnych narzędziach, na przykład fundraisingowych, też chodzi o to, żeby organizacja starała się pozyskać kontakt do darczyńcy i żeby wysyłać mu różne informacje, żeby do niego dzwonić, odwiedzać go, kontaktować, przypominać, jesteś dla nas ważny, jakie znaczenie ma te 10, 20 czy 30 zł, które najlepiej przekazujesz regularnie. Obiecujemy na naszych ulotkach i telefonach i rozmowach nie używać anglojęzycznych zwrotów, które nic nie mówią 40% Polakom. Pozyskiwanie środków na działalność. Tak. No to trzeba znaleźć jakieś inne słowo, które będzie bardziej komunikatywne. Nikt sobie do tej pory nie znalazł, bo tak tutaj trzech wyrazów użyć. A tam nie ma takiego, polecę świętej pamięci Freudem, a nie ma jakiejś takiej podświadomej niechęci do mówienia, że chodzi o kasę. Myślę, że w przypadku tych dużych organizacji to one już przekroczyły taką barierę, bo wydaje mi się, że to jest większy problem małych organizacji, które mówią, że to pozyskiwanie środków na działalność jest żebra. Nie krzycz na niego, bo on będzie płakał. Jeżeli to z takim nastawieniem jesteś gadem, a on jest się za zbieranie funduszy, telefon jest piękny, jest biały, wszystko to najlepsze. Jest okazja, ale jak chcesz twarzy błąd zrobić, to minie ciebie. Jedna rzecz to jest to, że się bo jednak mało Polaków angażuje w przekazywanie środków. Ale jak on nie chce, to już, i druga rzecz, że to jest bardzo akcyjne. Natomiast ważne jest, też pytanie, na co Polacy dają pieniądze. I to jest też jakieś takie zadanie dla organizacji pozarządowych, jak sprawić, żeby różne organizacje realizujące różne cele otrzymywały wsparcie od osób indywidualnych, bo w tej chwili to głównie trafia do organizacji prowadzących taką charytatywną działalność, udzielających potrzeby dzieciom, osobom najuboższym. No dobrze, ty ja fotografuję i ci pokażę. I jeżeli chodzi o organizacje innych pól, to one cieszą się niestety znacznie mniejszym zainteresowaniem. Także jeszcze ci chcę powiedzieć, że jest okazja jedyna w swoim rodzaju. Ludzi wspiera nigdy nie był taki ambaras, żeby swoich ciało naraz. A być może w sumie 5% tylko Polaków przekazuje pieniądze, środki. Marek, ty się cofnij do wieku 21 lat, jak miałeś, jaki ty byłeś. Podejrzewam, że byłeś jeszcze 100 razy gorszy. Na razie. Generalnie właśnie tu tylu i tylu letnie dziecko chore trzeba pomóc, prawda? I tu jest system, o którym wielokrotnie mówiliśmy, dawno nawet temu osłużeniu zasadowego traktowania i społeczeństwa obywatelskiego, jak było dwa tygodnie temu, to w studiu to właśnie mówił, że to jest ten problem taki, że ludzie 1% przeznaczają głównie na te celowe, na celową pomoc, ale z drugiej strony, a pamiętam te rozmowy, no to zwróci uwagę na to, że to jest bardzo przekonujące, dużej, gęstej, szerokiej reklamy. Nie, zdjęcie telefonu. I pewnego szantażu emocjonalnego, no bo widzę chore dziecko i prosi się mnie o pieniądze, no to jak mam nie pomóc? No. 1%, to wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie korzystne dla państwa, bo te pieniądze wracają do NFZ-u poniekąd, te przekazywane z 1% na koszty leczenia i rehabilitacji konkretnych. Ale jak ktoś sobie nie życzy, to czwarty błąd zrobiłeś. Więc ja myślę, że tutaj akurat bardzo dobrze. Odciążenie. No, ale masz już wygląd? Tu na antenie radia tylko ten wyraźnie powiedział, że to system, który nie do końca dobrze działa. Ale czy ten adres działa? Co z tym zrobić? To bardzo dobrze, że tak powiedział. Trzymam za niego kciuki, żeby się udało. Ja ci przeczytam numer wersji. Wracając do tej kwestii, kto się lepiej reklamuje, kto się gorzej reklamuje. Ja nie wiem, czy to jest tylko z tym związane. Wydaje mi się, że to jest jednak kwestia też takiej świadomości obywateli na temat tego właśnie, jakie działania, w jaki sposób wspierać, żeby faktycznie to społeczeństwo obywatelskie mogło się rozwijać i kto głośniej o jakimś problemie mówi w bardziej emocjonalny sposób, ma większe szanse na uzyskanie środków. Natomiast jeżeli się jest think tankiem, jakąś instytucją prowadzącą badania, organizacją strażniczą, organizacją kulturalną, to jest znacznie trudniej w praktyce pozyskiwać środki. Na przykład organizacja kulturalna to jest ta grupa organizacji, która dysponuje najmniejszymi budżetami
I w ogóle sytuacja duże finansowa tej grupy organizacji jest jedną z najsłabszych. Duże, to duże. Pytanie jest takie, nikt się w Polsce kulturą nie interesuje. I tak się powtarzam, my jako Y, to na co też wskazujemy i co też jest taką częścią tej metodologii związanej z pozyskiwaniem, że nie będę już używał terminu fundraising. Chodzi o to, żeby organizacja w sposób świadomy próbowała znaleźć grupę taką, która będzie zainteresowana danym problemem. I rzeczywiście cała jest paleta różnych narzędzi marketingowych, które używa się po to, żeby zobaczyć, kto będzie najchętniej wspierał taki temat, którym my się zajmujemy. Numer jeszcze wersji. Chciałem na sekundę wrócić do tego, o czym pan redaktor mówił. Bo on sobie z tym nie radzi, to o co chodzi. Pokazywanie to sprawdź na razie. To umawiamy się na poniedziałek. Wykorzystują ten mechanizm, ale po to, żeby opowiadać w ogóle o swojej organizacji, a nie tylko o konkretnych podopiecznych. I często w apelach w tej chwili o wsparcie coraz więcej, mam nadzieję, organizacje opowiadają o problemie, o tym, co robią na co dzień, jak temat jest dla nich istotny, pokazując historię poszczególnych osób, co oczywiście jest trudne, dlatego że czasami to oznacza ujawnianie tożsamości takiej osoby i jest też ważne, żeby to wszystko było w jakichś ramach robione. Natomiast z drugiej strony to, żeby te historie pokazywać, które są, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, bo też my właściwie co miesiąc spotykamy się z ludźmi prowadzącymi fundacje, stowarzyszenia na szkoleniach i oni opowiadają, jak wygląda ich praca, co się zdarzyło, co ich poruszyło. Ja uważam, że nie ma też nic złego w tym, jeżeli mamy jakiś taki element emocji w komunikacie, tylko to nie możemy na pewno z tym przesadzić. Szczególnie jeśli jakaś organizacja w niewielkiej miejscowości na przykład zajmuje się monitoringiem pieniędzy wydawanych przez wolę samorządową. I teraz konkurs w Radio TOK FM. Kto pierwszy znajdzie jakiś emocjonalny wymiar tego, prawda? Na przykład taka dziewczyna, widać podkrążone oczy, zmęczona na plakacie i trzyma w ręku wydruk Excela. Wiecie, co to jest? To są wydatki naszego samorządu tam na zieleń miejską. To strasznie smutna historia i tu nie da się tak pomyśleć. Ale mam pytanie, co państwo radzą? Jestem przekonany, że zdarzają się ludzie z organizacji pozarządowych, którzy mówią, w 2-3 osoby robimy strasznie dużo różnych rzeczy, żeby to w ogóle wszystko, co chcemy robić, zadziałało. I wy nam jeszcze każecie, oprócz tego, znaleźć czas, energię do tego, żeby jeszcze próbować się jakoś, za przeproszeniem, zareklamować, tak? Jak my już tu lewo, prawda, śpimy na ksero i w ogóle, to gdzie i jak? To jak rozumiem, przy większych organizacjach to jest na to czas, energia mentalna i tak, ale przy mniejszych to chyba... No już pan tutaj dotknął dosyć istotnego problemu złego planowania, które jest nagminne w organizacjach, niezależnie od wielkości. Trzeba robić tyle rzeczy, na ile możemy sobie pozwolić czasowo i jeśli chodzi o nie wiem, liczbę osób, jakimi dysponujemy. I to jest częsty problem organizacji, które biorą bardzo dużo zadań na swoje barki, no bo są przytłoczone liczbą, ilością tych potrzeb. Chciałyby wszystkim pomóc, ale żeby mądrze pomagać, to nie znaczy na takiej zasadzie, że eliminujemy sobie swoje życie prywatne, śpimy na ksero, tylko właśnie bardzo selektywnie wybierać, jakim grupom, w jaki sposób chcemy pomagać, chcą działać profesjonalnie, mieć też ten czas na pozyskiwanie środków, bo bez tego to po prostu bardzo szybko można się wypalić. I Państwa karierze zdarzyło się, że pan powiedzieli komuś, przestańcie zajmować się właśnie tyloma rzeczami. Tak. To jest komunikat, który my bardzo często ludziom po prostu powtarzamy. Ja też często pracuję z organizacjami, pomagając im tworzyć strategię działania i mówię, że jednym z kluczowych pytań strategicznych jest, czego nie będziemy robić. To jest takie podstawowe pytanie, wydaje mi się, w planowaniu działań dla organizacji pozarządowych. No z racji tego, że właśnie jest mało osób, ograniczone zasoby, nie można efektywnie działać w sensie niesienia
skutecznej pomocy powodowania rzeczywistych zmian bardzo się rozdrabniając. Tak, tylko że pamiętajmy, że w samym środku takiej wizji pomocowej jest jednak ktoś, kto nigdy nie wyłącza telefonu komórkowego, ktoś, kto jest na każde żądanie potencjalnych pomocobiorców. No, tak to jest zakład pogrzebowy, na takiej zasadzie działa. Nie wyobrażam sobie jednak, że można w taki sposób działać przez dłuższy okres. No właśnie, wydaje mi się, że też taka sytuacja, o której mówimy, jesteśmy dla was zawsze, jest fałszywą obietnicą, bo później kończy się po prostu zazwyczaj na tym, że zbada nam jakość. Ja pamiętam, pracując w Fundacji Itaka, myśmy w pewnym momencie zobowiązali się do tego, że będziemy właśnie dostępni całą dobę przez telefon i wiem, jak strasznie dużo pracy nas kosztowało to, żeby zapewnić jakość i sensowność obsługi właśnie ludzi między godziną tam 22 a 6 rano przy ograniczonych zasobach i tak dalej. Natomiast jeszcze szukając rozwiązania na ten problem, o którym mówiliśmy, jeżeli nas jest mało, zasobów jest mało, to takim pomysłem pewnie też są coraz częściej wykorzystywane różne narzędzia informatyczne, komunikacyjne, które organizacje coraz częściej zaczynają dosyć świadomie stosować. No więc to chciałem zapytać, jak to jest, co Państwo sądzą o tym, żeby chodzić od drzwi do drzwi, jak akwizytor pukać i mówić dzień dobry. Reprezentuję taką, a nie inną organizację pozarządową, razem z grupką znajomych, które robimy to i tamto, to jest nasza ulotka, proszę nas wesprzeć. Czy Państwo sądzą, że czy wracając do początku, czyli do tego, że my z roku na rok coraz mniej, w skrócie oczywiście, coraz mniej chyba pomagamy jednak, to czy to nie jest droga, która stoi przed większością organizacji pozarządowych? Ja sobie przypomniałem takie jedno badanie też klonu Jaworu sprzed kilku lat, kiedy zadawałem pytanie, dlaczego się nie zaangażowałeś, nie byłeś wolontariuszem, darczyńcą w ostatnim roku i na pierwszym miejscu odpowiedź była, bo nikt mnie o to nie poprosił. Taka dość oczywista, dlatego też ja się spotykam tym, że organizacje mówią, no my nie możemy tak aktywnie prosić, chodzić za tymi ludźmi, bo przecież tyle jest tych wszystkich apeli o wsparcie. Naprawdę, jeżeli my pojedziemy do Wielkiej Brytanii, Niemiec, czy jakiegokolwiek kraju mocno rozwiniętego, to tam nie wysiądziemy jeszcze z pociągu, już atakują nas dwa lub trzy komunikaty z apelem o wsparcie. U nas coraz więcej oczywiście organizacji próbuje się aktywnie komunikować z darczyńcami, ale tak naprawdę dalej jest na to duża przestrzeń. Ale ciekawe, czy taki klon Jaworu nie powinien zrobić właśnie, organizacja, która nie powinna zrobić badań mówiących o tym, jak często w przypadku pukania do czyichś drzwi spotykaliśmy się z odpowiedzią nie, ja przecież tyle jest głodnych dzieci, że nie będę pomagał na to, co pan uważa, że czy nie wspierał tego, co pan mówi. Jak często takie deklaracje trafią? Czy to jest prawdziwa obawa? Ta obawa, którą ludzie wyrażają? Ta obawa, o której pan mówi, jest na pewno jak najbardziej uzasadniona i myślę, że nawet w tych krajach rozwiniętych i pewien odsetek ludzi chodzących od drzwi do drzwi spotyka się z zatrzaśnięciem drzwi przed nosem. Wydaje mi się, że to jest pewien proces, przez który muszą przejść organizacje pozarządowe, że ileś razy te drzwi zostaną zamknięte, ale któreś będą jednak otwarte i to jest też dla organizacji bardzo dobra okazja do porozmawiania o tym, co robimy, do budowania takiego szerokiego poparcia dla swoich działań. Nawet jeżeli ktoś na koniec nie da nam żadnych pieniędzy, to przynajmniej będzie coś więcej wiedział na temat tego, czym się zajmujemy. I może kolejnym razem, kiedy do niego przyjdziemy, będziemy już znajomi. I może się wtedy zdecyduje, że właśnie jednak tą symboliczną chociaż złotówkę da. Tak? No musimy kończyć naszą rozmowę. 1 czerwca, 5 spotkanie Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich. Dla kogo? Dla osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie środków w organizacjach, takich, które się bezpośrednio tym zajmują albo to nadzorują. Będziemy mówić o tym, jak odkryć indywidualnych darczyńców. I jak możemy w internecie więcej informacji na temat? Tak, na stronie www.vo.pl. Mówiła pani Lidia Kuczmierowska, był z nami również pan Andrzej Pietrucha, Fundacja Akademii Organizacji Obywatelskich. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Było nam miło. Za 20 minut godzina 12, za chwilę skrót informacji Radia Tok FM, a po skrócie informacji w studiu pani Monika Małkowska, krytyczka sztuki. Zrób sobie kraj. W radiu Tok FM. Zabieg rozmarł, masz jakimś spirytusem.
Dominika Wielowiejska zaprasza na Poranek Radia TOK FM. Wybory to wysiłek intelektualny, który nasi rodacy powinni wykonać, ale niestety nie wszyscy są w stanie temu sprostać. Bo każdy widzi świat inaczej. Zapraszam, Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza. Poranek Radia TOK FM. Poniedziałek od 7 do 9. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Duże sygnały będzie na 11.41. Agnieszka Lipińska. Afgańskie służby wywiadowcze potwierdzają, że przywódca tamtejszych talibów, Mullah Mansur, zginął w ataku amerykańskiego drona, podaje BBC. Strzały podczas koncertu na zachodzie Austrii. Napastnik zabił dwie osoby. O, ten samolot zaraz powie. Chyba od drona zginął. Dwoje wspinaczy zmarło po zdobyciu Mount Everestu. Przyczyną ich śmierci była choroba wysokościowa. Więcej informacji w południe. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Weekendowy poranek w Radiu TOK FM. 18 minut zostało do godziny 12. Słuchamy Radio TOK FM 22 maja. Monika Małkowska, krytyczka sztuki w studiu Radio TOK FM. Witaj. Dzień dobry. Ja jestem pod wrażeniem, a ty nie. I tu zagramy dżingiel i pójdziemy do domu, aby pić kawę i dyskutować. A mówię, jeśli nie jestem pod wrażeniem, to tylko dlatego, że miałem duże oczekiwania. High hopes. I teraz wyglądało to tak, że skoro mamy festiwal festiwali, jeden za drugim, ja odwiedziłem festiwal Dogs Against Gravity i byłem zaciekawiony filmem na temat tego, co się w Niemczech wydarzyło w ciągu ostatnich, no w zasadzie kilkunastu, czy nawet mniej niż kilkunastu lat, że tam się gospodarka zmieniła tak, że jest dużo tych odnawialnych źródeł energii i rząd się zgodził, i samorządy, i część społeczeństwa, i tak dalej, i tak dalej. I mnie zastanawiało, jak to jest, że oni takiej masowej, totalnej zmiany w tym czasie i film na ten temat powstał, więc się ucieszyłem, pobiegłem, szczególnie, że po filmie pan reżyser chciał się spotkać z publicznością. Tak. No i fascynujące było to, że film dał mi odpowiedź taką, że oto okazuje się, że ci sami ludzie, którzy w latach 70. protestowali przeciwko tam, nie wiem, wojnie, pacyfiści, byli tłuczeni pałkami przez niemiecką policję, to ci sami ludzie w latach 80. protestowali przeciwko tam niszczeniu przyrody, byli tłuczeni pałkami przez policję, ci w 90. przeciwko, nie wiem, odpadom nuklearnym. I dla nich naturalne było to, że kolejna dekada i kolejne pokolenia, no to oni znowu muszą coś razem wspólnie zrobić i pewnie znowu przyjdzie policja gdzieś tłukła. I to spowodowało, że oni sobie przestawili część tamtej swojej gospodarki na zieloną energię, bo była taka masa społeczna. I pan reżyser powiedział, no tak jak u was też, solidarność, prawda? I też macie potencjał do tego, żeby takiej zmiany dłużej dokonać. No w każdym razie widzę, że tym razem Planet Dog 13 festiwal, Planet Dog Millennium już jest, bo to za każdym razem jest inny patron, jakoś nie wciągnął cię. Ja mówię o tym jednym filmie, że on wewnętrznie jest bardzo ważny, ale... Uważam, że jest mnóstwo znakomitych, jeszcze dziś się też wybieram. Jeżeli zdążę, to na Loi stało się Wermera Herzoga, ale raczej mam małe szanse, bo jest o 12, więc na styk. Albo na film Święta Krowa. I to będzie chyba dość pogodne, ale właśnie chcę zacząć pogodnie, bo film Bracia, który dwukrotnie miał emisję, mam nadzieję, że będzie na naszych ekranach i później. Film norweski, nakręcony. Operatorką była Aslaug Holm, matka tytułowych braci. Jeden, kiedy film się zaczyna, ma lat mniej więcej 6. Jeszcze mu mleczaki wychodzą i jeszcze jest przed pierwszą klasą, więc tak mniej więcej obliczam go na 6 lat, bo nie padła taka informacja, a starszy tak mniej więcej ma 3 lata do przodu i jest jakimś 9-latkiem, bardzo takim zamkniętym w sobie i powściągliwym. Przepiękny film. Film o 10 lat nakręcania i jak ta pani Holm dokonała po tym montażu wyboru, no to jest dla mnie mistrzostwo. Ale przede wszystkim przesłanie tego filmu jest cudne, bo
chłopcy, najpierw to są dzieciaki, potem oczywiście ten starszy to już się robi no taki nastolat. Chłopcy są tak różni, pomimo to, że się kochają na zabój, to oczywiście dochodzi do jakichś konfliktów, kłótni i tak dalej. No, mały jest bardzo taki na zewnątrz, ujawniający swoje uczucia, natomiast starszy jest zamknięty, introwertyczny, ale obydwaj mają wspólne pasje, mianowicie piłkę nożną, bo ich ojciec jest trenerem piłkarskim i w związku z tym chłopcy chcą czy nie chcą, a mały bardzo nie chce, uczą się kopać piłę. No potem obydwaj są już tym bakcylem futbolowym zarażeni. Natomiast mały przy pierwszej próbie wciągnięcia go w te piłkarskie emocje interesuje się wszystkim, tylko nie piłką. I w pewnym momencie staje taki sześciolat i mówi: o, co to jest? To błoto. I proszę Państwa, najadł z kamery na kałuże, jak to każdy dzieciak bardzo lubi bawić się błotem. I on ma takie no, cudowne spostrzeżenie. W pewnym momencie jest na tyle poirytowany, że matka ciągle go nakręca i taki przejaw młodzieńczego buntu i mówi, kopie wiadro z wodą w kuchni, woda się oczywiście rozlewa. On jest zmuszany do tego, żeby posprzątał, a on mówi: nie, ja nie posprzątam, dopóki ty nie zamkniesz kamery. Nie. I nagle zapada na ekranie ciemność. No, można domyślać się, że jednak jak do jakiejś ugody doszło, do porozumienia obostronnego. Natomiast ten starszy, młodszy ma na imię Lukas, a starszy Markus, no, idzie na pierwszą imprezę szkolną i poza tym, że kopie piłkę, to jeszcze zaczyna grać na gitarze. Żeby grać na gitarze i być w zespole, w band, jakimś takim rockowym, no, musi mieć wygląd. Wobec tego stylizuje się na jakiegoś tam swojego idola. Ma ciemnoblond włosy i przemalowywuje się na czarno. Przemalowuje na czarno, robi sobie takiego irokeza lekkiego i kolczyk w uchu strzela. No wygląda dziwnie, no ale potem mu to przechodzi. W każdym razie te pierwsze bunty młodzieńcze, te pierwsze takie zaznaczenia swojego terytorium. To jest naprawdę cudowny film. Klamrą jest to, że mały Lukas boi się skoczyć z takiego, no jakby z domku, bo oni mają domek nad morzem, prosto do fal, prosto w morze, boi się i cofa się i w ostatniej chwili się wycofuje, na takiej linie skaczą, starszy go namawia, ale klamrą jest, ta ostatnia scena jest to, że on się jednak decyduje skoczyć i takie dywagacje są na temat odwagi, że jeżeli się człowiek boi i dopiero przełamie ten swój strach, to jest prawdziwa odwaga. Piękny film, bardzo ten film polecam, jeśli wejdzie do kin. I drugi film, który dostał brawa, chociaż nie było ani reżyserki, też reżyserka, ani nie było obecnych, nie wiem, aktorów czy uczestników. I film, który dostał brawa, to się rzadko zdarza. No bo jeżeli jest obecny na sali reżyser czy aktor, to jest zrozumiałe. Natomiast to były takie brawa sobie amuzą. Odprogramowani. Reżyserka Maja Donovan też bardzo wiele lat śledziła pewnego pana, afroamerykanina. Ted Patrick się nazywał, który pomagał odprogramować i teraz kogo i co. Otóż pod koniec lat 60., a szczególnie w latach 70. w Stanach, w Ameryce powstało wiele sekt religijnych, które no, dokonywały na tych swoich skaptowanych, właściwie schwytanych członkach, bo to często był kidnapping, w ogóle porywanie młodych nastolatków i robili im takie pranie mózgu, że rodzice ich nie poznawali. Najczęściej zresztą te dzieciaki porzucały domy rodzinne i zamieszkiwały ze swoim guru, ze swoim kaznodzieją. No, takie bardziej znane to był Moon, to był no oczywiście Hare Krishna, to też była sekta dość niebezpieczna, chociaż nam się to wydaje taką łagodną sektą. I David Koresh. Wspomniany jest no, chyba najgorszy przypadek, taki najbardziej dramatyczny. Jim Jones w 1976 roku sprawił no, taki masowy, no, masowe samobójstwo. Pamiętasz to na pewno, bo to było... No, ikoniczne zdjęcia, które pokazują tak, ikoniczne zdjęcia. Ciała. 909 osób, które jednocześnie popełniło samobójstwo i to było w Gujanie, potem te ciała gniły.
po prostu, więc to był dramat niesamowity. I jeden z członków sekty, który uciekł, zdołał zbiec, nie poddał się tej indoktrynacji, twierdził, że to nie było wcale samobójstwo, tylko że to była, że to było zbiorowe morderstwo, aplikowano cyjanek ludziom, albo do wilnia, albo do... Więc nieprawdopodobna sprawa. I te sekty były szalenie groźne. Dlaczego Maja Donovan się tym zajęła? Otóż jej przyrodni brat był właśnie wciągnięty w taką sektę. I Ted Patrick, przez jednych uważany za hosztaplera, bo nie miał żadnego wykształcenia, tam jest z nim wywiad w pewnym momencie przeprowadzany, skąd on ma tę wiedzę? On mówi, ja mam doktorat ze zdrowego rozsądku. Po prostu. Jest to prosty człowiek po jakiejś ledwo szkole, ale na pewno bez wyższego wykształcenia i on potrafił w jakiś sposób przemówić, ale przemówić. To był też rodzaj gwałtu, żeby wyrwać biedaków, tych dzieciaki z sekty. Czasami te dzieciaki, no to one. Wracali po latach dopiero. I Maja Donovan pokazuje trzy przypadki szczęśliwego ocalenia, kiedy po tym praniu mózgu to w ogóle się zmienia osobowość. Ci ludzie są pozbawieni wszystkiego, kontaktu z rodziną oczywiście. Nie mają nic, własnych rzeczy. Często są budzeni w nocy, żeby byli zmęczeni. Chodzą na bosaka. Nie mają przy sobie nic poza jakąś tam... nie mają kieszeni w swoich ubraniach, żeby przypadkiem czegoś nie mieć. Więc takimi zmanipulowanymi, pozbawionymi jakiejkolwiek własności i kontaktu z innymi ludźmi jest bardzo łatwo manipulować. A po co to było? Bo można powiedzieć, no może wtedy zbawieniu dążyli. Otóż nie. Oni byli przyuczani do różnych zawodów, nie takich, jakie zaczęli studiować, no bo często to byli studenci, na przykład byli zmuszani do fundraisingu, czyli do zbierania datków wśród ludzi, ale datki oczywiście nie szły do ich kieszeni, bo ich nie mieli, tylko do tego kaznodziei, do tego guru, do tego mistrza, czy jak on tam był nazywany. I oczywiście powstawały fortuny w ten sposób. Albo na przykład ci ludzie byli przeznaczeni do zupełnie innego zawodu. Tam była opowieść jakiegoś takiego średnim wieku człowieka, no bo jak mówię, został szczęśliwie wyrwany, ale bardzo była trudna droga. Jemu kazano gotować po prostu, a on się uczył zupełnie był na innych studiach. Kazano mu gotować. Bardzo to trudne historie. A czy tam jest próba pokazania drugiej strony, to znaczy na ile osoba, która wpadła w sidła takiej sekty, była do tego predestynowana? Na ile to jakieś, nie wiem, przychodzą mi do głowy teraz najróżniejsze wytłumaczenia, ale jakoś, nie wiem, może laicyzacja, ateizacja, albo taka absolutna indywidualizacja współczesnego społeczeństwa w krajach rozwiniętych ułatwia. Ale to były lata 70. To jest przeszłość. To znaczy lata 60. najpierw te sekty, sekciarstwo zaczyna, najpierw to było podziemne, potem to wychodzi na ulicę. I... Ale ktoś może być zafascynowany tym, że szef takiej sekty to jest ktoś, kto ma ponad zwyczajne zdolności psychologicznej, potrafi zawładnąć tłumem. Na pewno są to bardzo charyzmatyczne postaci. Ale tylko pytanie, co z tymi osobami? Czy to jest tak, że można być predestynowany do tego? Pytam obawie, że może na przykład. Ja też jestem, tylko nie wiem. Nie, ty nie jesteś, spokojnie. Rozmawiamy, a nie zbierasz datków na jakąś tam, na jakiś nieistniejący kościół, bo to są przecież te kościoły jakieś. Kościół, na przykład kościół zjednoczeniowi Muna. No i oczywiście jest ta indoktrynacja, że jeżeli się nie poświęcisz całkowicie dla sprawy, dla Kościoła, dla Chrystusa, no to możesz być, to będziesz oczywiście w piekle się tarzał. I ci ludzie naprawdę zaczynają się zachowywać jak jakieś takie nakręcone manekiny. Są zdjęcia ze zbiorowych ich akcji, modlitw. No to wygląda przerażająco. Ale to był tamten czas. To był czas, który ruch hipisowski przyniósł. W ogóle te bunty młodzieżowe, rewolucje młodzieżowe. To był troszkę inny czas. A ja nie będę się zgadzał z takim postawieniem sprawy, dlatego że ktoś, kto nas słucha, kto słucha ciebie teraz, przez moment mógł pomyśleć, że ty mówisz o tak zwanym państwie islamskim. No właśnie, zupełnie nie. To była Ameryka lat 70. A dlaczego to się różni? Ktoś może powiedzieć, to jest ta sama bajka w jakiejś biedniejszej rodzinie gdzieś na zachodzie Europy. No ktoś bez perspektyw, bez jakiejkolwiek wizji, pukanie do drzwi, przychodzi człowiek, który mówi, raj czeka na ciebie tam. Ileś tych chórys. Dokładnie.
dokładnie to, co mówisz. Czy ty pamiętasz może film, bo najpierw była książka, ale był w ślad za tym nakręcony film Możliwość Wyspy według Kulbenka. I tam też jest charyzmatyczny prorok, który twierdzi, że posiadł tajemnicę nieśmiertelności. No a dalej to wiadomo, że pojawia się klon tego Dawida, czyli następcy. Także to od razu mi się skojarzyło. I film Odlot to jest pierwszy amerykański film Milosza Formana, nakręcony w 1971 roku, który miał strasznego pecha, bo on nie został zauważony i doceniony w Ameryce, natomiast w Cannes dostał nagrodę. To jest historia właśnie takiego odlotu dziewczynki, 15-16-latki, która znika. Rodzice zrozpaczeni najpierw szukają pomocy, wsparcia u innych rodziców, którzy też przeżywają podobną tragedię. Nagle się robi taka społeczność rodziców, mniej więcej 40-latków, których dzieciaki, nastolatki gdzieś tam odeszły. No, przeważnie to były jakieś hipisowskie komuny. No, ale żeby zrozumieć, jaka jest zasada jednoczenia się w hipisowskich komunach, wynajęty nauczyciel, nie wiem jak go nazwać, showman, pokazuje, co to jest palić trawkę. Jest tak cudowna scena, jak jeżeli ktokolwiek widział ten film, to ta scena zapada w pamięć. Grany przez Vincenta Schiavellego, no, Kip, który chyba już miał sporo przepalone w życiu i naprawdę i na ekranie, i w rzeczywistości na ekranie, uczy tych rodziców, jak zapalić trawkę. No i rzeczywiście oni troszeczkę są najarani w pewnym momencie. Wracają do domu, odkrywając sobie luz, a tu w tym momencie pojawia się dziecko. Myślę, że nie spoilowałam, bo raczej to jest z 71 roku filmu. Ale właśnie w tych oparach marihuany i w oczyma wyobraźni, widząc tę scenę, właśnie powoli kończymy naszą rozmowę, bo czas już się skończy. Także kończymy bardzo dobrze, optymistycznie i pozytywnie. Ale masz rację, reżyserka Maya Donovan, istotnie odprogramowanych i w ogóle cały ten film dedykuje wszystkim niebezpiecznym bardzo takim ruchom wciągającym młodych ludzi. Monika Małkowska, krytyczka sztuki, bardzo Tobie dziękuję za wizytę, za rozmowę, a przypominam słuchaczom, że kończymy dzisiejszy program poranek Radia Tok FM, weekendowy poranek Radia Tok FM. Za 3 minuty będziemy mieli wiadomości, a dzisiejszy program wydawała Małgorzata Wołczyńska, realizował Oleś Kalmuk. Za chwilę po informacjach program Anny Gmitarek-Zabłockiej, Twój problem, moja sprawa. A my, drodzy Państwo, słyszymy się już jutro, w poniedziałek o godzinie 18 w programie Post Factum. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Kraj się wali, jak co tydzień. Ale nie traćmy rozsądku i humoru. Wytłumaczymy wam każdą katastrofę. Zrozumiecie ją, nim zginiecie. Prawda nas zaboli. Poniedziałki po 15. Piotr Najsztuk, zapraszam. Reklama. Gotowi na majówkę? Od soboty w Kauflandzie kiełbasa śląska z Morlin 550 gramów, tylko 5,55. Skorzystaj z okazji i przygotuj się do majówki razem z nami. Więcej na kaufland.pl. 20 hektarów efektownie zagospodarowanego terenu. Park linowy, ściana wspinaczkowa, boisko sportowe i tor kładowy. 170 komfortowych miejsc noclegowych. Hotel Rancho pod Bocianem. U nas Twoje szkolenia i konferencje będą idealne. Hotel Rancho pod Bocianem. Tylko 30 minut od Warszawy. www.ranchopodbocianem.pl. Ale wy mi, kochani, do telefonu. Taki upał, że przydałby się wachlarz? W lodówce mam wachlarz. Cały wachlarz lodów znajdziesz w każdej żabce. Na przykład lody koktajlowe Coral. 400 ml za nie więcej niż 4,49. Żabka. Mały, wielki sklep. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie od 200 lat zmieniamy teraźniejszość i tworzymy przyszłość. Sprawdź, czym zajmujemy się dziś. Zapraszamy na jubileuszowe dni SGGW. Od 19 do 21 maja. Wielki piknik w kampusie SGGW. W niedzielę 22 maja zapraszamy na pokazy do Łazienek Królewskich. Więcej na www.sggw.pl.
Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim... Gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR 1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki DR-Wik. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. To świetna pora dnia. Tak samo idealnie nadaje się do korzystania z promocji Visa, jak i poprzedzające ją poranek, a także następujące po niej popołudnie lub jakakolwiek pora dnia. W roku jakiegokolwiek dnia. W promocji Visa możesz korzystać z regionów lub premii nawet kilka razy dziennie. Pobieraj kody z nagrodywiza.pl i spraw sobie cały dzień dobry z Visa. Szczegóły na nagrodywiza.pl. Ona jest tuczona. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 22 maja, minęło południe. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Strzelanina na koncercie w Austrii. Są zabici i ranni. Afgański wywiad potwierdza śmierć przywódcy talibów Mułły Mansura. Podopieczni selekcjonera polskiej kadry Adama Nawałki rozpoczynają jutro w ośrodku w Arłamowie główne zgrupowanie przed Euro. Strzały podczas koncertu w Nenzing na zachodzie Austrii. 27-letni napastnik zastrzelił 2 osoby, 11 kolejnych ranił, po czym popełnił samobójstwo. Świadkowie mówią, że zanim doszło do ataku, sprawca głośno kłócił się z kobietą na pobliskim parkingu. Potem poszedł do samochodu, wyjął broń, poszedł między bawiących się ludzi i otworzył ogień. Na koncercie było około 150 osób. Jutro mija czas, jaki Komisja Europejska dała polskiemu rządowi na rozwiązanie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Po tym czasie Komisja wyda opinię na temat Polski, co jest kolejnym etapem wszczętej wobec naszego kraju procedury kontroli praworządności. W piątek podczas sejmowego wystąpienia premier Beata Szydło zapowiedziała, że rząd nie podda się ultimatum postawionemu przez Komisję Europejską, a Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony suwerenności Polski. O uchwale i jutrzejszej spodziewanej publikacji dyskutowali goście programu Wybory w Toku. Anna Augustynowska z Nowoczesnej przekonywała, że to, co wydarzyło się w Sejmie, było czymś absurdalnym. W poniedziałek będzie opinia Komisji Europejskiej. Czy to się PiS-owi podoba, czy się nie podoba? Czy to się podoba poszczególnym osobom w Prawie i Sprawiedliwości? Nieważne. Ta opinia będzie. W tej opinii będzie jednoznaczne stanowisko. To stanowisko będzie jakby odpowiedzią na to, że nie ma reakcji rządu na zalecenia Komisji Europejskiej. Że tak naprawdę w Polsce są łamane zasady praworządności. Z kolei Anna Krupka z PiSu broniła wystąpienia premier Szydło. Przystępując do Unii Europejskiej, podkreślaliśmy tą suwerenność i to miała być taka Unia Ojczyzn, a nie Ojczyzna Unia. I nasze stanowisko przez cały czas jest takie samo. To Donald Tusk tak naprawdę złożył hołd lenny przez Angelę Merkel Unii Europejskiej. Pani minister Piotrowska czy pani premier Kopacz zaakceptowały przydział z rozdzielnika imigrantów, co jest bardzo złym pomysłem i to tak naprawdę także naraża nasz flank, naszą suwerenność. A z doniesień medialnych wynika, że opinia Komisji Europejskiej jest krytyczna wobec rządu. Zawiera m.in. stwierdzenie, że dotychczasowy dialog z rządem w Warszawie nie przyniósł rozwiązań, których oczekiwano. Pojawia się w niej również opinia, że spór o Trybunał Konstytucyjny jest zagrożeniem dla państwa prawa. Afgańskie służby wywiadowcze potwierdzają, że przywódca tamtejszych talibów Mułła Mansur zginął w ataku amerykańskiego drona, podaje BBC. Wcześniej o przeprowadzeniu nalotu poinformował Pentagon. Nalot z udziałem dronów przeprowadzono na zachodzie Pakistanu przy granicy z Afganistanem. Bezzałogowe maszyny zaatakowały kolumnę samochodów. W jednym z nich miał jechać Mułła Mansur. Śmierć przywódcy afgańskich talibów może znacząco wpłynąć na postęp w rozmowach pokojowych prowadzonych przez rząd w Kabulu z talibami. Mułła Mansur był uważany za głównego hamulcowego tych negocjacji. Dwoje wspinaczy zmarło po zdobyciu Mount Everestu. Śmierć 30-letniej Australijki i 35-letniego Holendra to skutek choroby wysokościowej. Pojawia się ona na wysokości powyżej 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, gdzie dostępność tlenu w powietrzu ze względu na rozrzedzenie atmosfery jest zbyt mała jak na potrzeby ludzkiego organizmu.
Już jutro piłkarze reprezentacji Polski rozpoczynają decydującą fazę przygotowań do Euro 2016. Trener Adam Nawałka uznał, że najlepszym miejscem na odbycie obozu taktyczno-kondycyjnego będzie Bieszczadzki Jarłamów. Na piłkarzy czeka tam specjalnie przygotowane boisko z murawą zbliżoną do tej, na której będą rozgrywać mecze podczas Euro, ale także spa i pole golfowe. A po treningach zawodnicy będą mogli odpocząć i zregenerować, zapewnia dyrektor generalny hotelu Jarłamów Piotr Ledworuch. Mamy całą przygotowaną balneologię, mamy kriokomorę, lasery, fale uderzeniowe, także to wszystko będzie do dyspozycji naszych sportowców. Specjalne warunki czekają też na selekcjonera Adama Nawałkę. Chcieliśmy, żeby trener tej Nawałka miał możliwości spotykania się z grupą zawodników, ze szkoleniowcami, żeby opracować strategię, żeby nie musiał wędrować gdzieś po hotelu, szukać sobie miejsca, tylko żeby miał to miejsce u siebie. Apartament prezydencki jest u nas największym apartamentem, to jest powierzchnia 230 metrów. 30 maja trener Nawałka ogłosi w Jarłamowie 23-osobową kadrę na Euro 2016. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 10 czerwca. Biało-czerwoni swój pierwszy mecz na tym turnieju rozegrają dwa dni później. Pogoda. Niebo chwilami się chmurzy, teraz głównie we wschodniej połowie kraju, ale deszcz nam dziś niestraszny. Do tego ciepło na termometrach w Trójmieście i Białymstoku 22 stopnie, w Lublinie 23, w Toruniu i Łodzi 24, w Warszawie, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Gorzowie 26, we Wrocławiu i Szczecinie 27. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Problem, moja sprawa. Anna Gmiterek-Zabłocka, słonecznie Państwa witam w niedzielne południe w moim programie Twój problem, moja sprawa. U mnie dzisiaj między innymi o sprawcach przemocy, którzy mimo prowadzonych spraw karnych wciąż mieszkają z osobą, wobec której stosują właśnie przemoc fizyczną, psychiczną czy seksualną na przykład. Będzie również w tym programie o wiosce dziecięcej i akcji Mama pilnie poszukiwana. Ale zacznę od tematu, o którym już mówiłam na naszej antenie w jednym z poprzednich programów. Tematu z maila od Państwa, który przyszedł na mój adres problem@tok.fm, a chodzi mianowicie o hemofilię u dzieci i problemy w szkole. Część szkół nie chce bowiem przyjmować małych hemofilików. Mają przed tym opory, jest lęk, jest duży kłopot, a proponuje się rodzicom na przykład dla ich dzieci szkołę specjalną, czy nauczanie indywidualne w domu. Anna Wójcik, jedna z mam, z którą rozmawiałam. Myśleliśmy długo nad wyborem szkoły dla Szymka. Szymek dobrze się uczy, więc jeśli chodzi o taką dobrą szkołę, no to tutaj żeśmy zostali skierowani do Palotyńskiego Gimnazjum. Były obawy, prawda, i nauczycieli, i dyrekcji. Ale na tyle rozmawiamy, prawda? Staramy się jakoś wyjaśnić pewne problemy, nie wiem, zachowania Szymka, poczucie. On dużo opuszcza. Że nauczyciele są w miarę wyrozumiali. Ja tutaj nie mogę mieć zastrzeżeń. Oni starają się właśnie jakoś to ogarnąć, pomóc. W podstawówce było troszeczkę gorzej. Ja wtedy szukałam też podstawówki takiej, która by przyjęła dziecko właśnie z hemofilią. No i spotkałam się z takim oporem, dosyć sporym, jeśli chodzi o dwie panie dyrektor. Ani w jednej, ani w drugiej szkole nie oferowali nam żadnej pomocy. W jednej szkole nam pani powiedziała, że oczywiście mogą być zapisywane dzieci chore, ale tak naprawdę dzieci chore powinny być zapisywane tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do szkół, które mają właśnie jakieś dzieci niepełnosprawne, dzieci ograniczone. Takie dzieci właśnie chore powinny tam chodzić. Usłyszałam też od jednej pani dyrektor, że tak naprawdę to, żebym nawet nie siadała do rozmowy, bo ona jest za selekcją naturalną i proszę wyjść. Także było to dla mnie tak dużym zaskoczeniem, że wyszłam z płaczem. Po prostu z płaczem, bo nie dałam rady w ogóle
No nie dałam rady psychicznie tego znieść. Mam na imię Szymon i mam 14 lat. Jak bardzo ważne dla ciebie jest to, bo jesteś chorą osobą na hemofilię, że chodzisz do szkoły? Trochę to jest ważne, znaczy nie trochę, tylko bardzo, no bo trzeba zadbać o swoje wykształcenie. Ja chciałbym zostać radiologiem, lekarzem. No właśnie, ale wiesz, z drugiej strony można się uczyć w domu, tak? I są takie szkoły, które proponują dzieciom chorym na hemofilię nauczanie w domu. Twoim zdaniem to jest dobre? Co jest w szkole takiego, że jednak warto do niej chodzić? Można naprawdę wielu kolegów spotkać, miłych, naprawdę, co będą pomagać ci. Masz takiego przyjaciela? Tak, wiesz, że jestem chory, ale na pewno on jest z wyższej klasy, chodzi do drugiej gimnazjum. Twój problem, moja sprawa. Mirena Wyżyńca-Karczmarz, jestem lekarzem, pracuję w szpitalu dziecięcym w Lublinie, zajmuję się dziećmi chorymi na hemofilię. Co się zmieniło w leczeniu dzieci chorych na hemofilię i jak duża jest to zmiana z punktu widzenia ich życia? Zmieniło się bardzo wiele. W 2008 roku rozpoczęliśmy program profilaktyki dla dzieci. Do 2008 roku dzieci były leczone tylko i wyłącznie w systemie tak zwanym narządanie, czyli leczone były w momencie, kiedy pojawiały się wylewy dostawowe. W 2008 roku rozpoczęliśmy program profilaktyki finansowany przez NFZ, w ramach którego dzieci mają zabezpieczony czynnik do podawania profilaktycznego, czyli mają lek podawany 2 lub 3 razy w tygodniu, najczęściej 3 razy w tygodniu, dzięki czemu nie mamy wylewów dostawowych, ani samoistnych, ani pourazowych. Jeżeli zdarzają się wylewy pourazowe, zdarzają się niezwykle rzadko i rzeczywiście po większych urazach. Także w tej chwili mamy populację dzieci kilkuletnich, kilkunastoletnich, które są w pełni sprawne, nie przebywają w szpitalu, większość czasu spędzają w domu, w szkole. Zmiana nastąpiła ogromna. Pacjenci, którzy leczeni byli 20 lat temu, mają znaczne uszkodzenia stawów. Są to tak zwane zmiany artropatyczne w stawach o charakterze artropatii hemofilowej. Część z osób dorosłych, które były leczone tylko z powodu wylewów w wieku dziecięcym, ma w tym momencie stawy tak uszkodzone, że wymaga albo rehabilitacji, albo ciągłego leczenia, albo jeździ na wózkach, albo musi posługiwać się kulami. Natomiast w tym momencie większość dzieci, a już na pewno grupa dzieciaków, która weszła do programu profilaktyki w roku 2008 jako małe dzieciaki, jak 2-3-latki, nie ma uszkodzonych stawów praktycznie w ogóle. Pani doktor, jeśli trafia do pani pacjent, który ma iść do szkoły, jaką informację przekazuje pani szkole? Jakie zaświadczenie pani wydaje? Wydaje zaświadczenie, że pacjent ma hemofilię, albo A, albo B, albo postać łagodną, albo ciężką, albo umiarkowaną. Przy czym najczęściej pacjenci z postacią umiarkowaną i łagodną nie zgłaszają się. Oni po prostu idą do szkoły bez żadnych zaświadczeń. Większość pacjentów z ciężką postacią takie zaświadczenia otrzymuje i ci pacjenci z takim zaświadczeniem zgłaszają się do szkoły. Każdy pacjent, który rozpoczyna naukę w szkole, dostaje ode mnie pakiet informacji dla szkoły, co to jest hemofilia, na czym polega hemofilia, na czym polega leczenie hemofilii. Również zaświadczenie takie, że pacjent może uczestniczyć we wszystkich zajęciach szkolnych zgodnie z planem. Pierwsza, druga, trzecia klasa to jest głównie zabawa. Wtedy dzieci mogą się bawić, mogą uczestniczyć praktycznie we wszystkich zajęciach szkolnych, poza nielicznymi wyjątkami. Na przykład u takich dzieci nie należy grać w zbijaka, tak zwanego pospolitego. Te dzieci nie powinny brać udziału właśnie w tego typu zajęciach. Natomiast wszelkie ćwiczenia, gra w tenisa, ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, gimnastyka, wszystko te dzieci powinny wykonywać tak, jak dzieci zdrowe. Pani doktor, ja jestem po rozmowach z rodzicami grupy dzieci chorych na hemofilię z różnych części Polski. Pojawiają się takie głosy, że w szkołach, kiedy ci rodzice się zgłaszają do szkoły, to padają pytanie, czy choroba jest zaraźliwa, albo na przykład, czy dziecko jest leżące. Z czego pani zdaniem to wynika? Z niewiedzy. Po prostu z niewiedzy. Hemofilia nie jest chorobą zakaźną. Dziecko z hemofilią się rodzi i z hemofilią przez całe życie musi się tą chorobą całe życie musi po prostu walczyć, leczyć się, musi po prostu z nią funkcjonować. Jest to choroba uwarunkowana genetycznie. Nie da się nią zarazić w żaden sposób, więc jeżeli ktoś twierdzi, że jest to choroba zakaźna, po prostu nie wie, o czym mówi. Czy to są dzieci leżące? Absolutnie nie.
Absolutnie nie. Naprawdę w tej chwili możemy powiedzieć, że sporadycznie dzieci te wymagają zaopatrzenia ortopedycznego, ale naprawdę sporadycznie. Przy prawidłowo prowadzonej profilaktyce, przy prawidłowym leczeniu, takim jakie obecnie stosujemy, to są zwykłe, normalne dzieci. Świetnie się bawią ze wszystkim dzieci i doskonale zachowujące się praktycznie w każdej sytuacji. Także to nie są dzieci inne. One są takie same jak wszystkie pozostałe. Niczym się nie różnią. Jeżeli weźmie pani dwójkę dzieci, dziecko z hemofilią i dziecko bez hemofilii, postawi je pani koło siebie, naprawdę nie widzi pani żadnej różnicy. Jedno biega, drugie biega. Jedno jest sprawne i drugie jest sprawne. To tylko dziecko wie, że ma hemofilię. Dziecko wie, że musi mieć leczenie prowadzone zgodnie z tym, co lekarz zaleci. Czyli, no niestety, musi mieć podawane leki dożylnie 2 lub 3 razy w tygodniu. I tylko dzięki temu ono jest w stanie tak sprawnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach. A zdaniem pani doktor, to, że dyrektorzy zadają takie pytanie, pani powiedziała, że to wynika z niewiedzy, to jest usprawiedliwione? Absolutnie nie. Ja myślę, że każdy powinien czytać, każdy powinien się dokształcać i każdy powinien troszkę mieć wiedzę nawet na temat chorób rzadkich. Twój problem, moja sprawa. Elżbieta Matejka, dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pani dyrektor, są sygnały, że są takie szkoły, gdzie dyrektorzy tych szkół niekoniecznie chcą przyjmować do swoich placówek dzieci z hemofilią i proponują na przykład szkołę specjalną czy nauczanie indywidualne w domu. I ja, takie moje pierwsze pytanie, czy to jest zgodne z prawem? Jeżeli chodzi o szkołę specjalną, to oczywiście nie. Nie ma żadnego powodu, żeby dzieci przewlekle chore korzystały ze szkoły specjalnej. Nie ma żadnego powodu, dla którego nie mogłyby uczęszczać do szkoły ogólnodostępnej. Jeżeli chodzi o nauczanie indywidualne, to zależy to od rodzaju choroby przewlekłej. Natomiast zawsze nauczanie indywidualne powinno być rozwiązaniem stosowanym tylko w takim przypadku, kiedy dziecko rzeczywiście nie może uczęszczać do szkoły i nie może korzystać z edukacji w środowisku nauczania i wychowania wśród rówieśników. No, może to jest trochę kwestia też braku świadomości wśród dyrektorów, bo niektórzy chyba nawet nie do końca też wiedzą, czym jest hemofilia. Padają pytania, czy dziecko jest leżące na przykład. Czy to jest może kwestia właśnie braku wiedzy? Jeżeli tak, no to rzeczywiście wymaga to nabycia tej wiedzy. Natomiast akurat hemofilia nie jest tak mało znaną jednostką chorobową, żeby każdy dyrektor, a nie tylko dyrektor, ale i nauczyciel, nie mógł takiej informacji uzyskać. Generalnie rzecz biorąc, ta informacja dostępna jest w tym momencie praktycznie wszędzie. Zaczynając od naszego portalu Scholaris, naprawdę, tam jest duży, obszerny materiał dziecko z hemofilią w szkole. To jest element takiego większego pakietu informacji właśnie dla nauczycieli, dla dyrektorów. One są wśród nas. To dotyczy dzieci z różnymi problemami rozwojowymi, między innymi dzieci z hemofilią. Zatem wręcz jest to na stronie internetowej ministerstwa powszechnie, ogólnie dostępne. Mało tego, szkolimy nauczycieli w tym zakresie i na przykład Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadza sukcesywnie takie szkolenia, które dotyczą w ogóle funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w szkole. No to wymaga odpowiedniej organizacji, ale naprawdę generalnie większość z tych dzieci korzysta z takiej edukacji i tu w przypadku hemofilii takiego problemu być nie powinno. Naprawdę tych materiałów informacyjnych jest dużo. Jak mówiła wcześniej pani doktor, nie ma absolutnie wskazań, by dziecko z hemofilią miało lekcje w domu w ramach na przykład nauczania indywidualnego. Potrzebuje ono kontaktu z rówieśnikami i większość dzieci naprawdę świetnie sobie radzi, a choroba im w niczym nie przeszkadza. Pani doktor mówiła mi, że dzieci grają w piłkę, między innymi w piłkę nożną, pływają, tańczą, jeżdżą na rowerach i żyją tak jak ich rówieśnicy. Mój adres dla państwa: problem@tok.fm. Już teraz przed nami skrót informacji Radia Tok FM. Twój problem, moja sprawa. Reklama. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć nową lodówkę, musisz zacząć oszczędzać na jej zawartości.
No ale przecież światłem się nie najesz. A myśląc technologicznie, kup lodówkę w Saturnie, a my ją zapełnimy. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Kup lodówkę Side by Side Sharp, podwójna kostkarka klasa A+, za 5398 zł i odbierz 500 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Szczegóły w regulaminie. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion, jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz w klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Moja żona już od rana chodzi podenerwowana. Dziś mi lepiej nie wchodzi w drogę. Taką dała mi przez drogę. Dziwne. Przecież nie ma słońca. Objawy menopauzy potrafią być dokuczliwe dla nas i otoczenia. Dlatego sięgnij po Duofem. Suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Dostępny w aptece. Eleonora, słyszałaś? Wszystkich wystawili. Ale kogo? Gdzie? No jak to kogo? Stanisława Augusta Sobieskiego? Podobno Cara też. Oj, Stefa.